Uwaga, uwaga. Niespodzianka. Pewnie nikt się tego nie spodziewał. Ale dzisiaj będzie coś nietypowego. Wpadłem na szalony pomysł, żeby odświeżyć sobie trochę pamięć, a mianowicie pograłem w Heroes of Might and Magic 1. O tak, fanfary. Tak kiedyś Heroesy wyglądały, od tego zaczynali. Heroes of Might and Magic. Nawet nie było jeden wtedy, bo nie wiedzieli, że będą kontynuować chyba. No dobra, co my tu mamy? W Heroesach mamy cztery frakcje. Jakby rycerzy, knight, taki odpowiednik castle, sorceress, czarodziejka, barbarzyńca, no i warlock, czarnoksiężnik. Co ja bym sobie tu pograł? Może kampanię pogramy, żeby się wprowadzić w grę. Wprowadzić się w frakcje, jakie jednostki są, wszystko sobie ładnie zobaczyć, jak to śmiga i w ogóle. Dobra, dajemy co? New game. Kampania. No i mamy do wyboru cztery. Jako Lord Iron Fist, jako Lord Slayer, Queen Lamanda i Lord Alamar. Zagramy sobie może na początek rycerzami. Mamy pierwsze z góry. Lord Iron Fist. Tutaj opisów nie doczytał, mu się nie chce. Jak ktoś chce, to sam może zapauzować i poczytać. Tak, to jedziemy. Scena pierwszy. No i to jest nasz interfejsik tutaj. Piękne drzewka z jabłuszkami. Niektóre rzeczy są bardzo podobne. Jak ktoś nie grał w Heroes 1, to naprawdę polecam, to jest świetne. Dobra, co my tu mamy? Mamy zamek i bohatera, Lorda Harta. On się pojawia w późniejszych częściach. Co? Nasz bohater ma... O, chyba w każdych Heroesach jest. Cztery skille podstawowe, czyli atak, obrona, siła czarów, wiedza. Możemy sobie wejść do środka. Tu mamy morale. Tu mamy 42. Ja to nazywam się Wsioki. To się dwa pisanty i pięciu łuczników. Dobra. Jak nasze zasoby wyglądają? 10 tysięcy. I dużo. To jest najwyższy stopień trudności, więc mam wszystkiego dużo. Dobra, jeszcze zameczek. No właśnie, tutaj już próbowałem nawyk z Heroesów 3. Klikając bohatera, chciałem go do garnizonu rzucić. Nie da się tak. W tej części nie da się mieć dwóch bohaterów naraz. I co my tu mamy? Do kupienia. Kolejnego rycerza albo czarodziejkę. No i budyneczków jest troszkę mniej. Z prawej strony mamy dwie kolumny. To są budynki na nasze stworki jakby. Zaczynając tutaj od chatki. Archery Range, Blacksmith, Armory, Justin Corina, Cathedral. Dobra, od czego byśmy tu zaczęli? O, nasi najsilniejsi wymagają Armory Blacksmitha, czyli musielibyśmy tutaj pojechać. Armory wymaga tawerny i touch hut. To już mamy, czyli moglibyśmy tawernę sobie zrobić. Dobra, zróbmy sobie tawernę. Ach, jaki wspaniały dźwięk, normalnie. Jaki wspaniały dźwięk. Nie wiem, czy jest sens ich dokupować. One mają 1 HP aż. Dobra, to są jakieś gobliny. Powalczymy sobie może w pierwszej turze. Tylko sobie jeszcze kupię bohatera. Chciałem sobie kupić czarodziejkę. Tak jest. I teraz nie pamiętam, czy dało się tutaj dzielić jakby armię. Dało się, z shiftem się robi. Pamiętajcie, trzyma się shift i się klika mychą. Dobra, przerzućmy sobie resztę. Załóżmy, że nasza czarodziejka ma książkę magiczną, która wygląda podobnie jak... Nie, ona podobnie jak dwójce wygląda. Wy dwójki możecie się też nie znać. Lord Hart. Dobra.
chyba tak się muszę ułożyć. Nie wiem, czy na tych gobliniasów. Ja już jednostki więcej znam, także wiem, czy dostanę bęcki, czy nie. 700 golda, żeśmy zgarnęli z mapy. Dobrze. Idziemy sobie na goblinki. Tu jest chatka. Tu się chyba dostawało albo karły, albo wsioczki. To co mam. W sumie to obydwóch mam. Dobra, lejemy goblinów. Tylko pytanie, czy od skosa, czy nam nie idziemy na wprost. Pójdziemy sobie do gazebo. Walka. Pole walki jest trochę małe tutaj. Nie ma tu chyba opcji nawet. Mogę się poddać, rzucić czary. Tyle. Nie ma czegoś tak jak czekanie tutaj. Dobra. I generalnie jednostki latające całą mapę się mogą poruszać w ciągu jednej tury. Ale to wszystkiego się pewnie dowiecie w trakcie. Goblinki, prędkość średnia, czyli prędkość średnia znaczy dwa ruchy w ciągu tury. Dobra, ja sobie mogę strzelić. Pełny atak. No i padł już. Nie wiem, czy mogę zaatakować. Może nie będę atakował. I morale, proszę państwa. Na kim mi to jest potrzebne? Mam nadzieję, że mój karzeł będzie tankował tutaj. Pięknie go, stoporka podziobał. 5 damage'a, to na lajcie. Dobra, dajemy radę tutaj. Gobliny mają 3 HP aż. Dobra, pierwsza walka wygrana bez straty. Bierzemy ognicho. O, kryształki się nam przydadzą. Potrzebujemy na naszych wspaniały rycerz złotej zbroi, 1000 doświadczenia i mamy poziom. No, w Heroesach jedynce nie ma czegoś takiego jak umiejętności drugorzędne typu magia ziemi, ofensywa, logistyka. Tu po prostu są umiejętności pierwszorzędne tylko. Że dostaliśmy do obrony. Plus 1. Ach. Tutaj się skoczymy, no dobra. Co jest tutaj? Łucznicy. Czego nie pilnują? Korci mnie, że zobaczyć. A, to już powiem tak. Ognisko i artefakt plus 1 do ataku, więc nie jakieś mega wypasy. Dobra, zamku kupowałem. Raz na turę możemy kupować. Tura druga. Generalnie lubię złoto zbierać w Heroesach, ale wiem, że mi się tu chyba bardziej doświadczenie przyda w tym momencie. Zawsze to jakiś poziom będzie. O. Kopalnia kamyków. No proszę, buciki. Buty zwiększają ruch, ale one nie są na moim terenie jakby. Co ja tu mogę zrobić? Trwala, o nie wezmę trwala, okej. Nie zaatakuję, bo przegram. Dobra, możemy sobie zrobić pierwszy budyneczek na wojowników. Kogo tu mamy? Rycerzy z mieczem, tarczą, swordsmenów. A mogę ich kupić od razu. Niech będą. Właśnie bohater jeszcze jakiś do kupienia ciekawy jest. Warlock. O, Warlocka bym może kupił. Warlocka bym może kupił. Mogę to złoto jednak brać. To kupimy tutaj. Dokupimy. Dobra, tu się jakoś zjednoczymy bardziej. Co byśmy tu zrobili? Że tak, damy. Nie ma miejsca za bardzo. Powinienem ich pokonać. Są pisanci. Dobra.
oni mają dosłownie 6 HP, więc złożę ich na hita. Nie chciałbym stracić, oni się zaraz tutaj przyblokują o to drzewo. Strasznie powolne to jest, te walki. Dobra, jedziemy. 11 damage'a. Fajne są animacje ataków tutaj. No i pięknie. Tutaj też mogę zaatakować. Siotrzki mam jedno ruchu także. Wstyd byłoby przegrać tą walkę. To jest drugi dzień, dobra, damy turkę. Paczka gargulców. Dobra, na pewno naszym rycerzem pójdziemy tutaj. Teraz pytanie. Dobra, z tego co od razu mogę powiedzieć, to na pewno jednostki latające atakują za wszelką cenę łuczników w tej grze. Taka jest strategia AI tutaj. Cośmy sobie dobrali. Wziąłbym tych gargulców, bo może akurat się przyłączą. O tak, weźmiemy. Dobra. I lecimy. Lecimy z koksem. Paczkę jest tylko. To są smoki. Szósty poziom jednostka. Najsilniejsza w grze. Fajnie wyglądają takie. W ogóle to ten Heroes 1 jest taki strasznie... w takich klimatach jakichś baśniowych, bardzo kolorowych. Dobra, jedziemy. Dobra, nie przyłączyli się. Zostawimy łucznika. No i strategia kompa. Atakować łuczników, potem atakować latających. Ale dźwięki wspaniałe. Dobra, co my tu mamy? Jakby rodził normalnie. Dobijamy tutaj. Oj, chyba stracimy jednego gargulca. Chyba. Odtylca. Ach, przeżył. Bez straty, pięknie. Bez straty i teraz tak. Ja się tych gargulców bym tu wziął. I dałbym łuczników w zamian. Tak. Dobra. Teraz tą czarodziejką bym sobie tutaj skosił jeszcze tych. O, pyk. Ale elegancko. Rozdzielą. Szkoda, że heksów tu nie ma. Już się rozdzielili, czyli tak. Tutaj wjazd. No. A myślę spokojnie, przeżyję od siódemki. Nie miałem jeden damage'a dosłownie.
Nawet mają zmniejszony atak, bo mam obronę większą. Dobra. Wezmę hajs. Wezmę hajs. No i teraz tak. Oddam jej dwójkę. Rycerzem. Są czary. Czary to jest fajna sprawa. To jest takie miejsce, gdzie się jeden czar dostaje. Można dobrze trafić albo chillowo. Te buty bym sobie tutaj przygarnął. Możemy poszedł w tą stronę po prostu. O, i kryształki dla mnie. Wspaniale. Idę po czar od razu. Błogosławieństwo. Bless, czyli maksymalny damage. Jaki stworek może zadać? Czy ja kupowałem budynek w tej turze? Nie kupowałem. Dobra, być może katedrę kupię. Dobra, kupimy studnię delikatnie. Studnia kosztuje tylko 500, a zwiększa przyrost każdej kreatury o 2, więc... OP budynek. Warto go mieć. O, komputer zdywanił. Tutaj idzie jakiś paździerz. Idzie jakiś paździerz. Ja muszę kryształy wziąć. W ogóle jaki cel misji jest? To muszę wyczytać. Muszę przejąć strategiczne miasto Gateway, które jest zlokalizowane w centrum wyspy. Czyli to chodzi o to miasto tutaj. Muszę podbić smoki, a później dobrać się do miasta. Dobra, co tu zrobimy? O, widzę, że on ich troszkę zredukował ich. Tak jak mówię, mnie te buty tu korcą. Kryształy też sobie wezmę. Kopalni nie muszę zbierać, bo to ona tylko jako jeden na turę, więc... Nie ma ciśnienia. Właśnie, czy w tych Heroesach jest taki wałek jeden? A, sprawdzimy. Mianowicie, jak nacisnę na klawiaturze numerycznej skos, to wtedy mogę sobie bohatera ogarnąć. No właśnie, ja chcę tak. No, będziemy mieli powtórkę z rozrywki, taką walkę już mieliśmy, a przeciwko jest jeszcze mniej, także... Powinno być bez strat. No niestety, inteligencja kompa nie jest tu miażdżąca. Dobra, jedziemy go w kakałko. Strasznie dziwne dźwięki wydają te gargulce. Jakieś. Nie widać tutaj ile życia zostało przeciwnikowi. Wiem, że ma 15 HP-ków, ale nie wiem ile mu zostało z tych 15. Czy tam 1, czy 10. Trzeba sobie liczyć. Trzeba sobie liczyć. I wsiaczkiem dobijamy. Dobra. Co teraz? Te buty mnie tu interesują. Dobra. Więc tak. Uczników bym sobie zabrał. Wsiaki mi się nie przydadzą raczej. Tak
Także trudno. Ona pójdzie na odstrzał. Ona pójdzie na odstrzał. A ja spróbuję te buty ogarnąć. Tu ruch będzie ważny. Więc idziemy tutaj. O, gazebo jeszcze jest. Dobra, naszym urlokiem pójdziemy po expa. Siła czaru plus 1. Elegancko. Dzień czwarty. Katedra. Czego nam brakuje? Blacksmith i armory. Blacksmith jest tutaj, dobrze. To jest taka jednostka pikinierów. Według mnie dość słaba. No, tutaj dostaniemy bęcki na pewno. Nie wiem, czy w ogóle jakieś straty zrobimy. No dobra. Wróżką się nie oddaje, więc mogę zaatakować. Mogę go dziabnąć raz. Blessów mogę rzucić. Może bym Bóg zabił. Nie, chociaż nie, on i tak ma stały atak. No trudno. Dywanido. Tu jeszcze zamek wchodzi w grę. Nie wiem, co tam ma. Dobra, wolałbym podbić tutaj. No i taktyki nauczników są proste. Po prostu wlatujemy lataczem. Blokujemy. Idziemy resztą. Nie wiem, chyba 1 HP zostało z tego, co patrzyłem. Dobra, już mi padł łucznik jeden. O, i gargulec padł. Dobra, spróbuję go przesunąć. Ten ma 1 HP, więc go dobiję. Się dobrze liczyłem. Tutaj czwóreczkę. O, miecznik dobrze przykosił. O, elegancko. Ma taki atak, jakby lasery z oczu puszczał. Ten gargulec. Buty za 2000. Kurde, trzeba kupić jeszcze. No, bierzemy. Co mam zrobić? 45 wsioków, no proszę. Zostawię w zamku i kupię sobie katedrę. Ile oni kosztują? 600. O. I oni są szybcy, czyli tak. Dobra, może być. Idzie na mój zamek? Chyba cię pogięło, gościu. Chyba cię pogięło. Dobra, dokupimy sobie jeszcze jednego rycerza. Nie wiem, co on tu chce robić. Ma jakieś szczelanie? Siedzę. Several ma orków, oni szczelają. Dobra. A ten chce iść tu mu na zamek. Nie ma kolego takiego. Ja sobie sam go. O, tylko pytanie, co jest w środku. Pytanie, co jest w środku. Ja bym ją dobił. Ona tu nic nie ma ciekawego. No chyba, że jakiś mega czar mi rzuci. O cholera. O cholera. Miała niestety dość dobry czarek na mnie. Żeby mi zadać straty. To stracę tych swordsmenów. Lightning Ball, 25 damage'a. Gdzie ten czar jest? Trochę problemu z nim będzie. Jeszcze jak się Warlock do niego dobierze. Ledwo to wygrywam.
Ja zrobiłem. No właśnie, teraz przegram i z tym ziomalem. No dobra, trudno. Będę musiał się wycofać w razie czego. Dobra, zobaczymy co ten wykombinuje. W zamku jeszcze mam wieżę, która oszczelowuje przeciwnika także. No, już se ten poszczelał. Mam jakiś czar? Nie mam czaru. I balista. Ło, petarda poszła. Elfy dwa strzały mają. Ale elfów już nie ma. Połowę dziury zrobił. No dobra, i to było na tyle. Tam dostanie petardę. Wsioki nie dadzą rady takiemu rycerzowi. Nie podbił. Ja nie atakuję tego bohatera. Znowu mnie czarami tutaj rozpitoli. Tylko ja bym te skrzynki tu ogarnął. Bo przypuszczam, że i tak zginę. Działo. Zasłonimy sobie łucznika. O, nie zaatakował łucznika. Nie wiem dlaczego. Mówiłem, że atakują później latających po tych. Może dlatego, że ten jest silniejszy. Dobra, szóstkę zeszczelimy. Dodatkowy ruch. Gryźli. Nie wiem, czy kamień jest aż tak potrzebny. 34 mam. Wolę tego golda, co tu jest. Dobra, skip. Karzełkiem dobijamy. No nie trzeba się tu za bardzo wysilać. Jest gold. Chyba. Tak, chyba wezmę kamień też. Biorę golda, bo mi braknie zaraz jeszcze. Dobra. Tego łuczników bym rąbnął. Dać radę czymś takim. Szkołę magii. O, jeszcze mogę. Który jest w ogóle dzień? Siódmy. To tu jest jeszcze taki budyneczek. Justin Garenad ma kawalerzystów. Trzech. No dobra. Pójdźmy na tych łuczników tutaj. Może się przyłączą, może będą chcieli walczyć. O, przyłączają się. Wspaniale. Grupa uczniów chce dołączyć się do ciebie. Czy akceptujesz? Pewnie. 24 to... O. Przedmiot, który musimy wykraść w bandzie złodziei. To jest poziom pierwszy, ale oni są dość silni jak na poziom pierwszy. Są bardzo szybcy. Mają 3 ruchu i 4 HP-ki. Są zaraz sami, zobaczycie. A w sumie mogę iść do ataku. Będę przeżyć rycerzem. Już HP mam, 9.
17 poszło, tutaj 11. Dobra, jest okej. Plus jeden do wiedzy. Przyda mi się ten czar Lightning Ball. Dla Warlocka to wypas. No oni się tu pogryzą. Zamek chroniony. Patrzcie, gościu bez tego. Pytanie tych smoków jest. Może jak ich było mało, to bym szybko mapę skończył. Dobra. Ja sobie przeczekam turę. Teraz się zastanawiam, co tu zrobić. Urloka dobić? Obstawiam, że on ma jednego tego gargulca. Całą armię zostawił w zamku. Tylko że jak ma te czary, lighting, coś tam. Cholera. A dobra, odpuszczę mu na razie. To on źle zrobię, mogę tu stanąć. No, babka go wykosiła, tu idzie następny bohater. Wilki ma, ale mało. Dobra, co my tu? Na pewno nakupimy najsilniejszych. Kawalerzystów też. Już nie mamy golda, łuczników bym jeszcze wziął. Pytanie, co ona tu ma? Czy znowu ma jakieś zbyt czary? Nie będę atakował tymi silniejszymi. Zrobimy coś takiego. Dobra, pociśniemy ją. Dobra, i teraz tak. Wilk doszedłby do mojego centaura, jakby byli na wprost. Jest na naszej pozycji, dobra. Cure sami rzucił, klątwę, czyli minimalne obrażenia. Dobra, wróżki słabe są, ma 2 HP. Dobra, ściągniemy wróżkę. Here. Tak tutaj, i wilka dobijemy. Pięknie. Festiwal czarów u kompa. Komputer chyba losowo czary rzuca tak, jakie może. Sprytę tam na obrażenie. Dobra, i pięknie. No i teraz tak, ja chcę sobie Warlockiem nabić ruch. Czyli zostaje tak, jak jest. Tego damy tutaj. Idzie następny. Dobra, muszę mu dać uczników teraz. Gargulce też wezmę. A w sumie tych też wezmę. Wezmę sobie jednego gargulca. Kopalnia jest do ogarnięcia. O, miecz plus... Chyba dał plus 3 do ataku, jeśli dobrze pamiętam. Czemu nikt go nie wziął? No dobra. Nie atakować tej czarodziejki, bo na czarami tutaj będzie. Weźmy ten zamek, odbijmy może, bo tu jest siedlisko Lightning Bolta. O, ten go dobił pięknie.
A, no właśnie. To jest kradzież. Też mam po ptokach. Mogę się poddać. Wiem, czemu nie go nie brał. Dobra. Bez bohatera, czyli nie będę mu czarować. Wieżyczka, gdzie łuczników strzelać, więc ja sobie podlecę, zablokuję ich łucznika. Oj. To jest chyba pół ataku przez mury, z tego co widzę. Bardzo dobrze. Dziura. No i tu powinniśmy dać radę na lajcie. Aż se sapnął. Żółty pokonany. Dobra, wbijamy. No właśnie, tu są te czary. Przyspieszenie, Lightning Bolt, spowolnienie, Dispel Magic Bless. I tu powiem jedną rzecz. Tu nie ma czegoś takiego jak mana, ale jest wiedza. I jeżeli mój bohater ma 3 wiedzy, to oznacza, że będzie mógł rzucić dany czar 3 razy. I żeby czar odnowić, trzeba wrócić do miejsca, gdzie ten czar się jakby nauczyło, zobaczyło. Wtedy go na nowo się regenerują ilość ich użyć. Dość proste to jest, ale dziwne. Dobra. Idziemy tego urloka tu pocisnąć. On tu chce nam zamek ciupnąć. Nie wiem, czy jesteśmy... A mamy tutaj armię. Mamy jeszcze Lorda Harta. Bierzemy sobie Lorda Harta. A co on tu ma? On ma latających pedałków. Co, kto tu jest do kupienia? Pikinierzy jeszcze są i ci. Dobra, weźmy sobie tych z mieczem i... Niech będą wsioki jeszcze. Dobra, będziemy się bronić. Miejmy nadzieję, że się tutaj wybronimy. Ja bym sobie ten mieczyk zabrał. Jeszcze kopalnię wezmę. Dobra. Koniec tury. Nie wiem, czy mnie tu czarami nie zmasakruje. Gryfy są tak silne jak ten z mieczem. Ale mam wieżę jeszcze oprócz tego, więc... No nie, ja tu nie doatakował. Korci, ale... Oni mają 150 AP, a ja mam 80, jakby. Ja sobie poczekam, aż wieża go powyszczela. Dobra. O, nawet mnie zabił ani jednego. Zaatakuję go teraz. 3 mu zabiłem, pięknie. No, elegancko. Jeszcze poziom wbiliśmy. Dobra, ja sobie przeczekam tutaj. I tak, ten mieczek bym zabrał. Zobacz, nie, no bierzemy go. Muszę tych łuczników jakoś ułożyć, bo ten centaur bardzo wystaje. Chyba za bardzo. Dziubnie mnie. Za 12. Zblokujemy tu przejście.
ale spadł. Dobra. Gdzie lecimy? Lecimy tam, w lewy górny. Tam zdaje się jest zamek Urloka. Startowy. Siódmy dzień, no wypadałoby zaatakować w siódmy dzień. Siła czaru jeszcze. O, hydry ma te niebieskie. One są dość silne. Dobra. Co to jest artefakt? Siła czaru plus 2 z tego co pamiętam. No dobra, atakujemy. Co on tu ma? Dwie hydry. Ja mam 5 siły czaru. Dobra, te gryfy bym mu ściągnął. Tak. Cholera, nie dojdę tym. No, powinienem tego przestawić, centaura. Nie ma sensu atakować. Na połucznikach. No i chyba pykniemy w hydrę. No ma to HP. Jeszcze żyje. Co teraz? Tak to wierzę mi szczerze, jak ja nie zabiję tej hydry. Dobra, siła czaru, niebieski. Poszedł do piachu. Piękny zameczek tu jest. 8 hydr aż jest, o kurde. Dobra, ja bym te hydry wziął. Bym sobie wziął po jednym łuczniku. Spróbuję te smoki zaatakować. Jeszcze bym sobie hajs. No dobra. Prosta walka, wystarczy powystrzelać. Też nie, ja nie mam ucznictwa za bardzo. To jej tutaj skasujemy zaraz. A właśnie, może pokażę jak ta hydra działa, no ona jest dość spoko. Ona jest dość spoko. Być może... A w sumie znacie hydrę z Heroesów 3. Hydra atakuje każdego dookoła. No, niestety nie pokażę, bo mi zaatakował i mi się zlikwidował. Hydra atakuje każdego dookoła i nie ma retaliacji. Czyli przeciwnik jakby nie kontratakuje. Nie oddaje jej. Hajsik jest. Dobra, dokupimy sobie rycerzy. Kunie. To ja nie mam archer range, ale je. Ach, teraz też za późno. No właśnie, smoki trzeba by tutaj. Tylko pytanie. Czy ja smoki nie powinienem być rycerzem? Tak, ja powinienem być smoki rycerzem. Na smoki czary nie działają. Więc dawaj tutaj wszystko.
znajdziemy smoka. O, jeden tylko. Tuż za mną mogę go skosić. Ja go zaatakuję w ogóle, tylko pytanie, czy go zabiję. On ma 200 HP-ków i 12 obrony. Ja mam 17 ataku. Nie, nie zabiję go. Niech se poleci. 42 damage. No ja sobie hydrą go tu zaatakuję na spokojnie. Za 114. No i myślę, że teraz dam radę. 138, elegancko. Nie wiem, czy to już będzie koniec mapy. Tam w prawym górnym rogu jest czwarty zamek. Czyli brakuje nam tu zamku barbarzyńców. O, to jest w sumie, to jest wioska tego zamku. Czyli jak się dobudowuje zamek, to wtedy on się tak by powiększa. No dobra, idziemy. Nie wiem, czy to będzie koniec, czy trzeba będzie jeszcze tutaj te puzzle ogarnąć. A kurde. A dobra, idziemy. Do ataku. Nie zaatakował mnie. O, to ciekawe. To lecimy. No, on mi szczeli w centaura, tak. Ściągnę mu orki. Aha, to są krzyżowcy, nie krzyżowcy, paladyni. Paladyni mają dwa ataki. Robią atak, dostają kontrę i później drugi atak. Tylko akurat przy pierwszym ataku ściągam przeciwnika, więc nie widać tego. Tak. Koniec pierwszego scenariusza. Gateway has fallen. Congratulations. Po tej mapce będzie następna, także ja już nie będę kontynuował jakby w tym odcinku. Możecie dać cynk, co sądzicie o Heroesach jedynce i czy chcecie sobie jeszcze pooglądać, jak to wygląda. Mi się natomiast Heroes 1 zawsze bardzo podobały. Mam trochę sentyment do nich. No nic, dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Ja sobie tu jeszcze zasejwuję. Tak, chcę sobie zapisać. A, czy chcę zacząć następny scenariusz? Nie, załadujemy sobie następnej gry. Także na tym skończymy. Tu można załadować kampanię w tym miejscu. O. Dobra, ale to już następnym razem. Także see you.